Wiem w tej chwili, że to, co czuję i moje emocje, które towarzyszą różnym sytuacjom, są po prostu ważne. Nikt tego za mnie nie był w stanie zrobić. To na pewno nie było historii wróżki magicznej, która się pojawi z jakąś różdżką i mi wyczaruje inny świat. Żadnej roboty za samą tą kobietę, której to dotyczy bezpośrednio, nie zrobi ani żadna instytucja z zewnątrz, ani żadna kampania, jeżeli ona sama nie podejmie w głowie tej decyzji. Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie kampanii Strong Siostra, stań się tym, kim jesteś. Tematem tego miesiąca jest głos. Film wprowadzający do tego miesiąca już został opublikowany. Zachęcam Cię serdecznie do obejrzenia tego filmu, dlatego że tam właśnie tłumaczę cały ten miesiąc, na czym on polega, jak odzyskać swój głos, jak go wzmocnić. Mówię o tym, jak ja się sama osobiście pozbyłam pewnej guli w gardle. I to jest moja perspektywa, natomiast chciałabym Ciebie dzisiaj zaprosić do tego, żebyś posłuchała perspektywy innej kobiety, Strong Siostry, którą ja osobiście już poznałam, Joanny Kąckiej. Joanna Kącka nie dość, że ma wspaniały głos i cały czas go szlifuje zawodowo, to jest wspaniałą kobietą, ciepłą, serdeczną i słuchającą. Joanna Kącka jest rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, jest naszą kompanką w treningach i jest głosem wielu, wielu kobiet. Wspaniała osobowość, piękna dykcja, pięknie się słucha Joanny. Zapraszam Cię serdecznie do zobaczenia, do przesłuchania tej rozmowy. Pamiętaj proszę, że patronem kampanii Strong Siostra jest Centrum Praw Kobiet, której to przekazuje 10% z zysku każdej sprzedanej rzeczy, każdego produktu z logiem Strong Siostra. Czy to jest koszulka, czy jest to bluza, czy planer, tudzież zwany siostrzennikiem Strong Siostra. Jeżeli chciałabyś zasilić konto Centrum Praw Kobiet, tudzież wspomóc kampanię Strong Siostra, zachęcam Cię serdecznie do przyjrzenia się tym produktom. Pamiętaj, że planer jest czymś, co może być Twoim dziennikiem w całej tej podróży podczas kampanii, rocznej kampanii Strong Siostra. Jestem. Wy też jesteście? Cześć Joanno. Witam na początku. Bardzo serdecznie chciałabym Ci podziękować za to, że zgodziłaś się wystąpić w mojej kampanii Strong Siostra w drugim miesiącu pod tytułem Głos. No i zaczynamy od razu. Zaczynamy od razu mocno. Powiedz nam, moja droga Strong Siostro, kim jesteś? No to jest to pytanie, które myślę, że nie jednej gdzieś tam spowodowało zawieszenie, kiedy zadała się na początku kampanii Strong Siostra, bo początkowo wydawało się proste, ale jednak okazało się takim chyba jednak pytaniem z gatunku grubego kalibru. I nie jedna się na tym zawiesiła i wiem też z pewnych źródeł, że część z dziewczyn jeszcze nadal na to pytanie nie odpowiedziało, więc dziewczyny, przypominam, jest zadanie. Ja oczywiście, jako że bardzo identyfikuję się z tą kampanią, jako pilna uczennica, usiadłam od razu przed laptopem i zaczęłam przelewać na monitor te wszystkie myśli, które przychodziły mi do głowy, odpowiadając na pytanie, kim jesteś, Joanno. Więc pojawiło się mamą, córką, siostrą, koleżanką, dla jednych szefową, dla innych podwładną, dla części osób pewnie tylko znajomą z Facebooka, dla jeszcze innych panią z telewizji. I na chwilę się zatrzymałam, bo pomyślałam sobie, że definiuję siebie przez pryzmat ról, jakie odgrywam dla innych osób. I oczywiście nie ma nic z tym złego, bo i w tej przestrzeni prywatnej, i w tej zawodowej te role w życiu przychodzi nam pełnić. Ale pomyślałam sobie, czy nie jest czasem tak, że bardzo często stoimy gdzieś tam na tej scenie życia, odgrywamy cudze scenariusze. Często jesteśmy w jakichś maskach, w charakteryzacji, wypowiadamy kwestie, które podpowiadają nam suflerzy. I tak naprawdę to w ogóle nie jest nasza bajka. I co, kiedy znikną te pewne elementy? Nie wiem, rodzice odejdą z tego świata, dziecko wyfrunie z gniazda, partner czasem odejdzie, nie wiem, same zwolnimy się, zostaniemy zwolnione z pracy, zabierze nam się ta sfera zawodowa. I co wtedy tak naprawdę
nam zostanie? I wtedy trochę przeredagowałam to pytanie, bo pomyślałam, kim jesteś dla siebie samej, Joanno. No właśnie, a gdybyś miała tak się określić w takich trzech najważniejszych dla ciebie słowach, które według ciebie najbardziej cię definiują? Mogą to być trzy przymiotniki, mogą to być trzy rzeczowniki. Jakie to by były słowa? Czy pierwsze słowo, jakie przychodzi mi na myśl, to przyjaciółka. Taka przyjaciółka dla samej siebie, oczywiście nie bezkrytyczna, bo myślę, że kto jak kto, ale przyjaciółka, przyjaciółce może powiedzieć wszystko i może liczyć na zrozumienie i też tę najgorszą krytykę gdzieś tam przekazać. Więc na pewno czuję się w tej chwili swoją własną przyjaciółką, jest z tym mi naprawdę bardzo dobrze. Nie było tak zawsze i przeszłam dość długą drogę, żeby być w tym momencie takim mentalnym, który mam teraz. Kimś na pewno, kto pozwala sobie czasem na płacz, bo uważam, że łzy oczyszczają. Kimś, kto pozwala sobie na różne emocje, także też te złe. Na złość również, choć cały czas gdzieś tam przez wszystkie lata wpajano mi, że przecież złość piękności szkodzi, więc na pewno nie powinnam się złościć i wyrażać takich emocji. Kimś też, kto słucha samej siebie każdego dnia i każdego dnia naprawdę się czegoś nowego o sobie dowiaduję. Staram się słuchać tego głosu, tego co czuję w danym momencie, jakie emocje temu towarzyszą i czy jestem w stanie coś z tymi emocjami zrobić. I dziś już wiem na pewno, że wielu sytuacji nie jestem w stanie zmienić, bo życie to nie jest jakiś pokaz kolorowych slajdów, to nie jest bajka i pojawiają się różne negatywne sytuacje, ale na pewno i jakby mam to przećwiczone już, wiem to z własnego doświadczenia, nad pewnymi rzeczami, pewnym odbiorem tych sytuacji zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, możemy pracować. I wtedy jest zdecydowanie lepiej i w głowie, i na serduchu. A powiedz mi, jakie to są te momenty, w których nauczyłaś się siebie słuchać? Czy to są momenty, w których na przykład medytujesz, czy siadasz sobie sama ze sobą, masz, nie wiem, przy kawie, czy gdzieś idziesz na spacer? Jakie to są momenty dla ciebie? Tak naprawdę to jest czasem chwila ciszy i wcale nie potrzeba mi tego czasu w tym momencie bardzo dużo. Moment, żeby zamknąć oczy i na chwilę się wsłuchać w siebie i akurat żadnych medytacji nie stosuję, ale wiem, że u wielu osób się to sprawdza. Czasem to jest chwila wieczorem nad książką, chwila przed zaśnięciem, ale też tutaj z tą uwagą, żeby oczywiście te sny się, ten czas przed snem się nie nakręcał i rzeczywiście tych myśli się tam pojawiało, nie wiem ile, bo potem problem z zaśnięciem jest. Więc to jest taki moment, ale to jakby też był proces, żebym ja w ogóle nauczyła się słuchać siebie i usłyszała to, co ja tak naprawdę czuję, bo tych takich suflerów, którzy gdzieś tam podpowiadają i latami tych nakładanych różnych historii do mojej głowy, no jest tak dużo, że często jest taki trochę sabotaż wewnętrzny i słyszę coś, co mówi mi, że daj sobie spokój, nie wiem, nie dasz rady, odpuść sobie tym razem, nie warto, po co ci to, ktoś będzie, nie wiem, odczuwał jakąś przykrość z tego powodu, że zachowasz się tak, a nie w inny sposób. Więc takich podpowiadaczy i takich szumów, zgrzytów jest mnóstwo i było mnóstwo i cała sztuka właśnie polega na tym, żeby umieć je gdzieś tam odsiać i słuchać to, co tak naprawdę jest moje, co jest po prostu tą prawdą. Mhm. Czyli twoją taktyką jest bardziej odepchnąć od siebie tych złych suflerów i bardziej po prostu wsłuchać się w siebie, to co ty czujesz w danym momencie i skupić się po prostu na sobie, tak? Na sobie i przede wszystkim podążać za tymi dobrymi myślami, tymi dobrymi emocjami, bo ja nie ukrywam, że czasem się denerwuję, czasem się wkurzam i to powinno być wypikane, bo to jest zupełnie inny poziom emocji i to nie jest wszystko tak cukierkowo, jakby się mogło wydawać, bo w każdej bajce są i czarownice, i złe macochy, i jakieś trole, więc tutaj i w tej mojej przestrzeni oczywiście takie rzeczy się gdzieś tam też dzieją, ale staram się nimi nie nakręcać, bo to do niczego nie prowadzi dobrego, a raczej podążać za tymi dobrymi myślami, czasem odpuszczać, czasem starać się też trochę spojrzeć na daną sytuację oczami drugiej osoby, pomyśleć, co nią mogło kierować i jakie miała tak naprawdę intencje, więc sam ten proces dochodzenia do tego, żeby siebie słuchać, to jest jedno, ale myślę, że z tą prawdą, którą się gdzieś tam dowiadujemy o sobie już na tym etapie, kiedy jesteśmy w stanie siebie słyszeć i odczytywać swoje emocje, zanim zaczniemy je wyrażać, o głosie dzisiaj mówimy, to jest jeszcze taki moment, czy jesteśmy w ogóle na to gotowe. Bo myślę... Bo taki, wiesz, bo
Ja już widzę, że ty jesteś, można powiedzieć, zaawansowana w tym, znaczy masz pewną wrażliwość i takie czucie samej siebie, bo potrafisz odczytywać w ogóle te emocje, te sygnały, które ci płyną z ciała. Ale czy tak było zawsze? Bo to są dosyć takie dla niektórych trudne tematy, nazywanie emocji, rozumienie ich, co się z nami dzieje. Czy zawsze tak było intuicyjnie? To ci zawsze przychodziło? Nie, zdecydowanie nie. Naprawdę. To nie było łatwe, nie stało się szybko. Nie wiem, chyba takie początki, kiedy ja w ogóle jakoś zaczęłam się zastanawiać i podążać jakoś w ogóle w tą stronę, to może 8-10 lat temu. Ja cały czas w tym procesie jestem. Ale tak sobie myślę, że trochę to jest tak z tym odnalezieniem tej swojej prawdy, tego swojego wewnętrznego głosu, bez tych wszystkich szumów i tych podpowiadaczy. To jest trochę tak jak z informacją o zdradzie. Pewnie gdybyśmy zapytały dziewczyn wszystkich o to, czy będąc w jakimś związku chciałyby się dowiedzieć o tym, czy są zdradzane, czy nie, czy doszło do jakiejś zdrady, każda by powiedziała, że tak. I teraz pytanie, czy naprawdę każda by się chciała dowiedzieć tej prawdy, czy nie wolałaby jednak słodkiego kłamstwa, ulgi i pozostania w jakiejś takiej przestrzeni, która wydaje się bezpieczna? Czy mało tego, czy gdyby usłyszała tą prawdę, czy wiedziałaby, co z tym dalej zrobić? Bo to jest jeszcze, to jest z kolei ten element zmiany, który jest istotny, ale żeby tą zmianę zapoczątkować, to trzeba do tego dojrzeć. Więc to wszystko jest takim procesem, nic się nie dzieje tutaj z dnia na dzień. Ale no właśnie jest ten pierwszy krok. Właśnie już wypowiedziałaś to słowo zmiana i to słowo się łączy z moim kolejnym pytaniem. Czym dla ciebie jest zmiana? Jak ty rozumiesz proces zmiany? No na pewno jest to proces. Coś, co dla mnie, bo ja mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach, nie trwał ani dzień, ani miesiąc, trwał lata. On był poprzedzony najpierw właśnie umiejętnością wsłuchania się w siebie, umiejętnością potem wyrażenia jeszcze tego, co ja faktycznie mam do powiedzenia, a potem wdrożenia tego w życie, żebym wiedziała, co ja mam z tym faktycznie zrobić. Bo czasem są takie sytuacje i ja tak miałam, że gdzieś swoje życie, swój związek, chyba tak mogę powiedzieć, że pudrowałam latami. Robiłam dobrą minę do złej gry i ja tak naprawdę sama w to uwierzyłam, że jest okej. Też nie było jakichś dramatów, więc tutaj nie mówię o jakichś takich sytuacjach, z którymi może dziewczyny się spotykają, tak? Mówię o jakimś uzależnieniu psychicznym, uzależnieniu fizycznym, o przemocy. Takich historii oczywiście u mnie nie było, natomiast ja w pewnym momencie się po prostu ocknęłam i zadałam sobie proste pytanie, czy jak tak ja w ten sposób dalej chcę żyć. To było dla mnie kluczowe, ale to, że ja sobie odpowiedziałam na nie, że nie chcę, to jest jedna strona medalu. Natomiast pytanie, co ja jestem w stanie z tym dalej zrobić, tak? I co zrobię, co faktycznie wdrożę w życie, bo nikt tego za mnie nie był w stanie zrobić. To na pewno nie było historii wróżki magicznej, która się pojawi z jakąś różdżką i mi wyczaruje inny świat. Albo jakiegoś rycerza, który przybędzie na białym koniu i mnie wyzwoli z wieży. No tego typu historii nie ma. To są sprawy, które my musimy po prostu zrobić same. Odnaleźć w sobie tą siłę i tą wiarę, że to się da zmienić. I to jest ten początek, bo chyba nie ma nic gorszego jak zderzenie się z tą prawdą i z tym, że się faktycznie czujemy źle i coś jest nie tak, ewidentnie znajdujemy się nie w tym miejscu, nie w tym czasie, nie z tymi ludźmi. I mówię tu o przestrzeni prywatnej i o zawodowej, bo to jest też czasem właśnie kwestia jakichś historii mobbingowych w pracy, tak? Jakichś innych nieprzyjemnych sytuacji, które latami się nawarstwiają. Co my dalej z tym jesteśmy w stanie zrobić? I żeby uwierzyć w to, że nikt za nas tego nie zrobi. Ten pierwszy krok należy do nas. Tak, a to czy czujesz, że ta zmiana jakby dokonała się w takim już największym zakresie, największej części? Czy masz takie poczucie, że jeszcze długa droga przed tobą? Mówię o takiej zmianie, którą definiujemy w kampanii Strong Siostra jako zmiana stań się tym, kim jesteś. Czy jesteś już tą osobą, kim jesteś faktycznie, czy jeszcze gdzieś są pewne aspekty, nad którymi chcesz pracować? Znaczy masz na przykład problem z oceną innych osób, albo ze swoją własną oceną, albo z jakąś akceptacją, czy jak to u ciebie jest?
No na pewno mam nadzieję, że jest to jeszcze jakiś długi proces przede mną, bo ja widzę mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia, ale w tej chwili mogę powiedzieć, pod szczęśliwym podobno się bywa, więc bywam teraz naprawdę bardzo często. Więc jest to taki moment, w którym się czuję ze sobą samą i to też się przekłada na moje otoczenie bardzo dobrze. Natomiast o ile oczywiście kwestia jakiejś tam akceptacji siebie, mam już ze sobą swoich wad różnych fizycznych, które gdzieś tam powodowały niskie poczucie wartości na jakimś etapie mojego życia, to na pewno jeszcze sporo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o takie kwestie związane z charakterem, bo cały czas się łapię na tym, że gdzieś tam bezwarunkowo oceniam innych. Tak naprawdę bezwarunkowo, bo się na tym potrafię złapać i dać sobie po łapkach. I zawsze wtedy sobie powtarzam, Aśka, nie oceniaj, doceniaj. Gdzieś tam pouczać, a tak naprawdę nie czuję się ani lepsza, ani mądrzejsza od kogoś. Myślę tylko po prostu, że wiem w tej chwili, że to, co czuję i moje emocje, które towarzyszą różnym sytuacjom, są po prostu ważne. Nawet jeżeli one nie spełniają czyichś oczekiwań, to jakby jest w tej chwili poza mną. Ale na pewno jest wiele rzeczy do przepracowania. Mam gdzieś tam tyle takich naleciałości wynikających chyba z jakichś kwestii kulturowych. Nawet dzisiaj o tym rozmawiałam z moją koleżanką. Wiele się teraz dzieje i w tej przestrzeni kobiecej dotyczącej aborcji, w tych kwestiach związanych ze związkami. W tej przestrzeni jestem bardzo otwarta, naprawdę mam sporo takich osób też otwartych wokół siebie, na szczęście, ale to jest chyba takie naturalne, że jak ta zmiana już nastąpi, to takich ludzi po prostu do siebie przyciągamy, bo ci inni po prostu odchodzą. No, okazuje się, że nie spełniamy ich oczekiwań, nie jesteśmy im potrzebni, a czasem może nawet ich drażnimy. Bo ja sama pamiętam, że miałam taki czas, kiedy gdzieś będąc jeszcze w małżeństwie wyjeżdżałam z jakimiś tam poznanymi znajomymi na jakiś wypad za miasto i okazało się, że ci ludzie chodzą ze sobą za rękę, co, że tak powiem, wydawało mi się takie, no bez przesady, tak? Tyle lat po ślubie, za rączkę w ogóle, co to jest, jakaś tam pierwsza klasa i tak dalej. Bo po prostu mnie to drażniło, dopiero potem to zrozumiałam, że ci ludzie po prostu tak czują, tak chcą i tak robią, bo potrzebują tej bliskości, tak? Której ja po prostu nie miałam. I to cię w tym drażniło, w tej chwili, po prostu, że ty tego nie miałaś? Tak myślę, tak jak to analizowałam sobie po jakimś czasie, że po prostu ja się czułam w tym momencie źle, ale i tak, tak to gdzieś sobie w głowie nakręcałam, tak, że no, lekko to zabawne jest, tak, ludzie w takim wieku, żeby chodzili gdzieś tam za rączkę, bo docierało wtedy do mnie to, że u mnie jest chyba jednak coś nie tak, że no nie ma, tak, tej bliskości, tej czułości, takiej potrzeby no fizycznego też takiego kontaktu, takich zwykłych, drobnych gestów, ale to też dopiero dotarło do mnie, do mnie po latach. No jest mnóstwo takich rzeczy, które w sobie nie lubię i które jako ta swoja własna przyjaciółka wiele razy sobie wytykam i w odpowiednim momencie potrafię sobie tą czerwoną lampkę zapalić i przyhamować, nawet jeżeli coś robię bezwarunkowo, tak? Długo też gdzieś tam w mojej głowie, to też jeden z takich przykładów tego, czego u siebie nie lubię i cały czas pracuję, to taki element podejścia do ludzi otyłych. Nie wiem, jako osoba, która całe życie starała się dbać o tą aktywność fizyczną, bo tak jak już kiedyś mówiłam, dla mnie to jest ważne, żeby być sprawnym, bo to ciało jest dla mnie opakowaniem dla mojej duszy i jestem teraz przed 50, więc wiadomo, że tutaj już mam pewne ograniczenia, ale cały czas staram się być aktywną. Uważam, że to jest takie wyrażenie szacunku dla siebie samego, dla swojego ciała, żeby dbać o nie i być w dobrej formie i kondycji. Więc moje nastawienie do ludzi otyłych było zawsze takie trochę nie wiem, oceniające znowu, tak bym musiała to powiedzieć, że ci ludzie po prostu o siebie nie dbają, że nie szanują siebie i trochę mnie to denerwowało i irytowało. Dzisiaj już wiem, że bardzo często za tymi ludźmi stoją historie związane z latami walki z chorobą, z różnymi innymi sytuacjami i nie ma to nic wspólnego z ich podejściem takim ignorującym do siebie samego i do swojego ciała. I wiem to no, z wielu rozmów też z tymi osobami, bo tą barierę gdzieś tam w sobie taką mimowolną cały czas staram się przełamywać.
Asiu, no pięknie, pięknie mówisz, pięknie się ciebie słucha, jesteś w ogóle piękną kobietą, bo miałam przyjemność cię zobaczyć na żywo, robiąc niespodziankę. To był najpiękniejszy dzień. Robiąc niespodziankę na twoje urodziny. Zrobiłaś na mnie niesamowite wrażenie. Po raz drugi, bo po raz pierwszy zrobiłaś na mnie niesamowite wrażenie, jak cię usłyszałam. Miałyśmy taki epizod wywiadów. Jedna po drugiej występowała i udzielała wywiadu. I jak cię usłyszałam, to muszę przyznać, że strasznie mnie to zaciekawiło. W ogóle kim jesteś? W ogóle kto tak pięknie mówi? Jaki musisz mieć niesamowity warsztat, żeby mówić z taką piękną dykcją? Jakby nie wiem, czy to wyuczone, czy niewyuczone, nieważne. Natomiast niesamowicie przyjemnie się ciebie słucha. I muszę powiedzieć, że byłaś moją inspiracją do tego, żeby się zapisać na lekcję dykcji. Właśnie po tym, jak ciebie usłyszałam. I to był mniej więcej moment, kiedy my w ogóle zaczęłyśmy rozmawiać, ale podejrzewam, że z Trąg Siostrami to my już zaczęłyśmy być troszkę wcześniej, co? No zdecydowanie. Ja poznanie ciebie traktuję jak objawienie w ogóle stanu pandemii, naprawdę. I to jest chyba jedyny pozytywny aspekt tego, co, z czym się wiąże w ogóle to, co w tej chwili cały czas mamy jeszcze w Polsce i nie tylko. Kiedy właśnie poznałam pewną Agnieszkę, którą być może też sama poznajesz każdego dnia, choć pewnie w inny sposób niż ja. To był ten początek pandemii, to był dla mnie bardzo trudny czas zawodowo. Naprawdę działo się wtedy tak dużo złych rzeczy, złych emocji. Ja pracowałam od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Byłam naprawdę zmęczona. Przy czym zawsze gdzieś tam aktywność fizyczna mi towarzyszyła i była takim wentylem bezpieczeństwa. To w momencie tych wszystkich obostrzeń zostało mi zabrane i zabrano mi to w tym momencie, kiedy ja tego najbardziej potrzebowałam. I chyba kwiecień, o ile pamiętam, 2020 roku, ale ja tak o ile pamiętam, bo faktycznie nie zaczęłam od pierwszego treningu, ale wydaje mi się, że w kwietniu po prostu przeglądałam media społecznościowe i pojawił mi się trening Bernit. Tak jak pewnie wiele innych, bo sama wiesz, że wtedy wiele trenerek właściwie codziennie gdzieś te live proponowały. Spojrzałam na kawałek, tylko obejrzałam tego filmu i znowu niestety pojawili się ci suflerzy moi wewnętrzni życiowi i powiedzieli: nie, no Aśka, daj spokój, no, zobacz jaka ta dziewczyna jest wysportowana, umięśniona, to w ogóle nie twój poziom, ona pewnie tam ćwiczy z samymi prawie zawodowcami, odpuść sobie, jesteś zmęczona, idź się połóż spać albo poczytaj książkę. Ale jak odpaliłam ten trening, to naprawdę rzadko mi się to zdarza, tak jak nie zdarzyła mi się chyba w życiu miłość od pierwszego wejrzenia, tak w tym przypadku wpadłam od pierwszego treningu. Było to dla mnie, jak już wspomniałam, objawienie i to naprawdę nie cukruję. Ja potem każdego dnia po pracy dosłownie jak na skrzydłach leciałam do domu, bo właściwie to przemieszczanie się moje całe wiązało się z pracą, domem i ulubionym sklepem spożywczym na osiedlu i czekałam na to, bo było mi to tak potrzebne, żeby właśnie się wyłączyć na tą godzinę, czasem trochę dłużej, jak jeszcze rozmawiałyśmy, tak to traktowałam, jakże ty do mnie mówiłaś, do tych wszystkich dziewczyn, że dawało mi to poczucie takiego równowagi po prostu w tym życiu, tak? Pomiędzy tym, co się działo poza tym, energii, tych wszystkich endorfin, a do tego, co było istotne jeszcze, faktycznie ja poczułam takie przyjemne uczucie bycia w jakiejś wspólnocie, bo ja widziałam, że są tam setki dziewczyn, były treningi, ponad 1000 nas było, wiedziałam, pisały to dziewczyny w komentarzach, rozrzucone po całym świecie właściwie, z kilkoma nawet mam kontakt, bo to i wiem, że teraz były nawet dziewczyny mieszkające w Grecji czy w Irlandii na ostatnich twoich warsztatach. Znamy się tylko z internetu, ale kibicowałam im mocno, więc raz, że to poczucie wspólnoty, ten czas tylko i wyłącznie potrzebny dla mnie, on był mi wtedy potrzebny jak powietrze.
tak naprawdę ja chyba tak to mogę ująć, bo nie potrafię inaczej. Nie wyobrażam sobie wtedy, kiedy nie było można chodzić do klubu. Mało tego, był czas, kiedy nie było można też gdzieś pobiegać po parku, bo parki też zostały zamknięte i ta przestrzeń zielona. To było mi to niezbędne, żeby naprawdę zafunkcjonować i nie zwariować, bo był ogrom różnych emocji, z którymi ja się zderzałam wprost. Różne osoby niezadowolone z tego, co się działo, dzwoniły z tymi pretensjami do mnie bezpośrednio w różnych godzinach. Do tego miałam też takie wewnętrzne rozdarcie związane z tym, co się działo w przestrzeni praw kobiet i to poczucie jeszcze takiej izolacji, że naprawdę mało z kimkolwiek się spotykałam oprócz tej pracy zawodowej od rana do wieczora, więc to był po prostu sztos. A w pewnym momencie, no nie ukrywam, że stałaś się kimś więcej niż panią z Instagrama, naprawdę, bo do tej pory uważam, że w tym, co mówisz i robisz, i tak ściśle w tej przestrzeni zawodowej, to w jaki sposób mówisz o diecie, o treningach, o technice, to bardzo szanuję, ale w tym wszystkim, co mówisz do nas, czasem nawet między wierszami jest bardzo dużo prawdy i ja po prostu sobie to cenię. Mhm. Bardzo, bardzo Ci, Asiu, dziękuję. Chyba lepszej reklamy nie można sobie wymarzyć, ale nie chodzi tutaj w ogóle o reklamę i absolutnie nie chciałabym, żeby gdzieś ta rozmowa koncentrowała się na mojej osobie, bo ja myślę, że w ogóle czy z tych treningów, czy z samej kampanii Strong Siostra, każda z nas po prostu sobie wyciąga co jej. I to jest właśnie piękne, że dla Ciebie były takie treningi w tej kampanii, te konkretne na przykład zdania trafiają do Ciebie, a do kogoś innego trafiają inne zdania. I to jest właśnie też fajne, tak jak mówisz, że ta społeczność kobiet jest jest wyjątkowa. I to trzeba powiedzieć głośno. Kobiety mają teraz, przechodzą swój renesans, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I to my teraz właśnie zabieramy głos w różnych sprawach, w sprawach ważnych. I ten ruch feministyczny jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Zdecydowanie tak. I to widzisz, że my też, tak mi się od razu to nasunęło, musimy się nauczyć przyjmować komplementy bez zaprzeczania, no tam przestań, nie, tam jak pyta, mówię, tak, koleżance, ładnie dzisiaj wyglądasz albo masz nową bluzkę, to nie, tam co ty, stara, kupiłam już dawno. Stara. Tak, tego typu rzeczy. I dwa, że też musimy się nauczyć wygrywać, bo zawsze się mówi, że kogoś trzeba nauczyć przegrywać, tak, ponosić porażki i tak dalej. A tak mało się mówi o tym, żeby już od tych najmłodszych lat, ja uczę przynajmniej tego swoją córkę, żeby nauczyć ją wygrywać i takiego poczucia satysfakcji z tego, że się faktycznie coś zrobiło dobrze i to się po prostu należało, bo na to zapracowała. Więc zapracowałaś na to i tu bez dwóch zdań, bez skromności. Myślę, że wiele dziewczyn się ze mną zgodzi i ja wcześniej gdzieś tam z innymi instruktorkami, trenerkami też funkcjonowałam i też w jakichś tam grupach, prawda, zwłaszcza w tych mediach społecznościowych się pojawiałam. Ale muszę przyznać, że to jak obserwuję na tej naszej grupie związanej z treningami, tam naprawdę jest miło zajrzeć i poczytać to, co te dziewczyny mówią, bo nie ma jakichś takich złości, jakichś docinek, jakiejś krytyki. Wiem, że są dziewczyny w bardzo różnym wieku, w bardzo różnym właśnie stanie, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i też sama o tym mówisz, że mają nadal jakieś obawy z przyjazdami, chociażby na takie warsztaty, że z czymś sobie nie poradzą, bo to są właśnie ci podpowiadacze, którzy zagłuszają ich wewnętrzny głos. Jestem przekonana, że gdyby się w niego wsłuchały, to by wiedziały, że dadzą radę z innymi Strong siostrami, bo po prostu w nas wszystkich jest siła. Moja siostro droga, Strong siostro, powiedz mi, jak to jest z tym głosem u Ciebie? Bo tematem tego miesiąca jest głos. Jak jest u Ciebie z zabieraniem głosu? Dla mnie zawsze ważne były wyzwania. I pamiętam jeszcze jako dziecko, to lubiłam się gdzieś tam zderzać z tremą i z wystąpieniami publicznymi. No pewnie nie przez przypadek pełnię taką funkcję, jaką w tej chwili pełnię. Natomiast złapałam się na tym, zastanawiając się właśnie nad tym tematem miesiąca, że o ile dość łatwo przychodzi mi występowanie przed kamerą, opowiadanie o różnych tych sprawach, które dotyczą mojej przestrzeni zawodowej, bo tak naprawdę z reguły relacjonuję czyjeś stanowisko albo opowiadam jakąś historię. Natomiast zdecydowanie gorzej jest, kiedy mamy zabrać głos na swój temat i w swojej własnej sprawie.
I to już nie jest tak prosto. To już nie jest tak prosto i to faktycznie chyba cały czas się tego uczę. Każdego dnia nie przychodzi mi to łatwo. No są też oczywiście takie sprawy bardzo intymne, które chyba zawsze gdzieś zostawię tylko i wyłącznie dla siebie. Ale no czasem się pojawia to dosłownie na takim poziomie fizyczności, czyli to, o czym wspominałaś w tym filmie wprowadzającym w ten miesiąc, że pojawia się ta klucha w gardle przysłowiowa i człowiek nie jest w stanie z siebie wydobyć ani jednego zdania. A jeszcze tak teraz przyszło mi na myśl, tak bazuję bardzo na tych doświadczeniach zawodowych, ale z tym zabieraniem głosu jest jeszcze taka historia, przypominam sobie kursy, które organizowaliśmy samoobrony dla kobiet i okazało się, że największą barierą i z takim największym oporem, z którego przełamaniem te dziewczyny miały problem, to było to, co było na samym początku, czyli kiedy w momencie ataku, w momencie zagrożenia ich bezpośrednio, ich życia, miały głośno krzyknąć po prostu wołając o pomoc. I okazało się, że to był najtrudniejszy element całego tego kursu i szkolenia. Bo jesteśmy uczone tego, żeby być tymi grzecznymi dziewczynkami, żeby nie podnosić głosu, bo to jest agresywne, to jest niegrzeczne, niekulturalne. Najlepiej siedzieć cicho i potulnie. Wstydzimy się tego. Ja sobie kiedyś tak zaczęłam praktykować przy okazji jakichś wycieczek za miasto do lasu, no bo przecież nie zacznę krzyczeć gdzieś w środku miasta na ulicy, ale w tym lesie, żeby od czasu do czasu pójść sobie po prostu i w jakiejś takiej głuszy, w takiej przestrzeni naprawdę głośno krzyknąć. To jest tak wyzwalające i tak potrzebne i polecam to każdej dziewczynie, bo naprawdę schodzi pewne napięcie i też uruchamia taką siłę. Przyznaję, że na początku wcale te dźwięki, które wydawałam, tak, nie przypominały krzyku, ale tak, czasem, od czasu do czasu coś takiego praktykuję. Asiu, muszę powiedzieć, że mi zaimponowałaś w tym momencie i ja nie wiem, czy ty wiesz, pewnie jeszcze nie wiesz, ale drugą aktywacją tego miesiąca jest mniej więcej to, o czym właśnie ty mówisz. I zgadzam się z tobą, że jest to absolutnie wyzwalające i myślę, że dla 95% kobiet będzie to na początku wręcz wykonane. Na pewno. Nawet pokuszę się o taki procent, bo jest to naprawdę tak gdzieś w nas mocno jakby upakowane, gdzieś takie zaszyte w nas, tak? Przez tyle lat, jak nie zabieramy głosu i przez tyle lat siedzimy cicho, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale jedne sobie siedzą cicho przez długi okres czasu, a inne po prostu mówią takim głosikiem, żeby przypadkiem nikomu krzywdy nie zrobić. I zanim nasz ten głos nabierze jakiejś mocy, mogą minąć lata, a czasami w ogóle nam się nie uda tego zrobić. Każda z nas jest na innym etapie. No ty już jesteś, widać, troszkę dalej. Nie, ale powiedz mi, pamiętasz ten moment, kiedy może miałaś taką gulę i sobie ją, nie wiem, uwolniłaś się od niej? Czy to był u ciebie jakiś moment przełomowy, czy po prostu powolutku w wieku na przykład, nie wiem, jakimś nastoletnim gdzieś tam się wyzbywałaś, po prostu zrzucałaś ten ciężar ocen społeczeństwa i tak dalej? Znaczy, myślę, że to wszystko było procesem i ja o tym tutaj cały czas mówię, że to się nie działo z dnia na dzień i chyba nie mogę powiedzieć o takim jedynym momencie. Natomiast wiązało się też to z taką, nie wiem, taką dojrzałością do tego momentu, żebym ja mówiąc na dany temat, mówiąc w swojej sprawie o sobie, potrafiła jeszcze to zrobić. Potrafiła to zrobić w taki sposób, no bo wypowiadam się i chcę coś przekazać, co dotyczy mojego wnętrza, moich emocji, moich uczuć, kierując te słowa do innej osoby. I chciałabym najczęściej do osób, na których mi zależy, tak, żeby one wiedziały, co ja czuję, jakie ja mam odczucia, jakie emocje moje mi towarzyszą w danej sytuacji. Ale to jest jeszcze kwestia czasem, raz, że odwagi zabrania tego głosu, wydobycia go z siebie, ale też dobrania odpowiednich słów, żeby one faktycznie odzwierciedlały to, co ja czuję. Żeby nie doszło tutaj do jakichś zniekształceń, żeby te osoby w zupełnie inny sposób to odczytały, niż była moja intencja. I tego chyba się uczyłam najbardziej. W jaki sposób się tego uczyłaś? Byłaś na jakichś szkoleniach, kursach, czy? Nie,
Nie, nie. No, ja teraz oczywiście staram się dużo gdzieś tam czytać z tej przestrzeni rozwoju takiego osobistego. Czasem się w domu za mnie śmieją, że jestem domowym coachem, bo jak coś zaczynam opowiadać, to no dobrze, dobrze, już znowu się coś tam naczytałaś, tak? Bo gdzieś tam się pojawia jakaś kwestia, że w takiej sukience to nie wypada iść i ja wtedy od razu się irytuję, ale jak to? Ja nie mogę pójść w takiej, w której chcę, tak? Więc no i wtedy się pojawia takie, a no to się już znowu czegoś tam naczytałam, że jak chcę, to pójdę w takiej i nikt mi tego nie zabroni. Ale to już tak trochę mówię z uśmiechem. Nie, to trwało też. Nie chodziłam na żadne kursy. Chociaż jestem zwolenniczką. Jeżeli faktycznie trafi się w dobre ręce, jest w tej chwili bardzo dużo możliwości czerpania faktycznie ze strony takiej fachowej, specjalistycznej w takich przemianach swoich. Natomiast ja akurat nie korzystałam z czegoś takiego. Trochę eksperymentowałam na żywym organizmie. Uczyłam się słuchając też tego, co mówię, czy to brzmi w taki sposób, ale też słuchałam tej informacji zwrotnej, bo myślę, że to jest też ważne, żeby w tym zabieraniu głosu też nie zapomnieć o tym, że ktoś nas wysłuchuje i to, jak ktoś to rozumie, tak? Bo często ktoś zupełnie nieświadomie nie wie nawet, co my czujemy i nieświadomie nam robi krzywdę, tak? I zachowuje się w taki, a nie inny sposób, bo po prostu nie wie, że my, no skoro latami milczymy i się nie odzywamy na ten temat, tylko robimy tak, jak uważamy, bo gdzieś tam ktoś nam powiedział, że powinniśmy robić, no to też te osoby, mówię o tych z najbliższego otoczenia i o tych osobach, które chcemy, żeby były w naszym życiu, że ważna jest bardzo rozmowa. I dopóki jest z kim rozmawiać i na jaki temat, to naprawdę zawsze warto rozmawiać. Dokładnie, nie czekajmy, aż się wszyscy domyślą, co nam chodzi, co my czujemy, bo tylko my jesteśmy w stanie to ludziom wytłumaczyć. Ja osobiście polecam szkolenia z NBC, Nonviolent Communication. Natomiast wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś odnośnie tych rozmów ze swoimi najbliższymi, czy ty uważasz, że twój głos dla twoich najbliższych jest ważny? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że w tej chwili tak. Naprawdę, tak jak już powiedziałam, ja w tej chwili się bardzo dobrze czuję, bardzo dużo mówię o tym, co czuję i co mnie denerwuje. Im to mówię, bo uważam, że no, oni są ważni w moim życiu, ja dla nich jestem ważna i chcę, żeby też wiedzieli, co ja w danym momencie odczuwam. A to też nie jest tak, że to taki jest czysty egoizm, ja coś tam sobie rzucę, co ja myślę i czuję, a wy sobie teraz zróbcie z tym, co chcecie, bo ma być tak, jak ja myślę. Nie. Staram się też słuchać tych osób, bo one są na tyle ważne, że też chcę ich słuchać i głosu i spojrzeć na daną sytuację z ich perspektywy i czasem potrafię zmienić swoje zdanie też, czego się nadal uczę. Więc myślę, że tak. Przy tym pierwszym zadaniu, które w ramach kampanii ogłosiłaś, żeby sobie odpowiedzieć, kim jesteś, tak? Kim jesteś Agnieszko, kim jesteś Jan, no nie wiem, kim jesteś Doroto. Zgłosiły się do mnie dwie moje znajome, moje strong siostry, które dały mi do przeczytania, obdarzyły mnie takim zaufaniem, że dały mi do przeczytania to, co one napisały. Ja dałam im to, co wcześniej sama o sobie napisałam. I to mi chyba też trochę uświadomiło, że bardzo ważne jest dla nich to, co ja sądzę na ten temat. Tak? Słuchają tego i zresztą to też czasem się pojawia w takich informacjach, które dostaję prywatnie, bo mój profil bardzo często jest zalewany. Wszystkie posty dotyczą Bernit i treningów z tobą i czasem się trochę gdzieś tam śmieją już ze mnie bokiem. Ambasadorka. Ale obserwują to, słuchaj, naprawdę, nawet jak tam nie zamieszczałem jakiegoś komentarza, to się okazuje, że obserwują i prywatnie gdzieś na Messengera to mnie podpytują o to albo tamto i gdzieś tam próbują, ja oczywiście staram się zachęcać, więc mam nadzieję, ale tak jak powiedziałam, ja naprawdę nie czuję się... Jakie to jest dla ciebie, Asiu? Jakie to jest dla ciebie, jak dostajesz od innych kobiet tak ważną rzecz, jak napisanie, jak na kartce... Parę zdań, parę słów o tym, kim są te dziewczyny. Podejrzewam, że dla nich samych było to bardzo trudne. Mhm. I jak one już w końcu to napisały, to dały to tobie. Jakie to w tobie wywołało wtedy emocje? No byłam bardzo wzruszona. I z kolei akurat te, od których otrzymałam, napisały o sobie bardzo niefajne rzeczy. To mnie bardzo, bardzo naprawdę zasmuciło, a z kolei na mój temat to, co odczytały po tym, co ja im przekazałam, naprawdę myślę, że byłam grubo wyidealizowana w ich głowach.
trochę mnie to zasmuciło, nawet bardziej niż trochę. Wiesz co, ja czuję coś takiego, że naprawdę jestem w tym momencie na bardzo dobrym miejscu w swoim życiu i wiem, ile przeszłam, żeby dojść do tego momentu. I czuję też w sobie jakiś taki dług, żeby przekonać dziewczyny do tego, że jest to możliwe, żeby naprawdę zaczęły w to wierzyć. Tylko, że w tym wszystkim jest ważne to, żeby one podjęły tę decyzję. Bo ja jeszcze pamiętam na początku swojej drogi zawodowej, kiedy pracowałam w pionie kryminalnym, w służbach dochodzeniowych i zdarzało mi się i przyjmować zawiadomienia od ofiar przemocy domowej, a najczęściej są to kobiety, czy potem prowadzić takie postępowania. Kiedy okazywało się, że ja naprawdę starałam się w to włożyć sporo serca, pomóc im, wesprzeć nie tylko w ramach tego toczącego się postępowania karnego, bo to naprawdę czasem jest kwestia i wsparcia psychologicznego, pokierowania oczywiście, no ja nie jestem psychologiem, wsparcia prawnego, wsparcia finansowego. Jest sporo instytucji, które w tej chwili kobiety w tym zakresie wspierają. Centrum Praw Kobiet, które też kampania wspiera. A potem okazywało się, że po 2 latach jestem na jakimś zdarzeniu, obsługuję jakąś sytuację. Widzę, że ta kobieta jest dalej z tym samym mężczyzną, którą ja wcześniej stawiałam w zarzut. Ona się wycofała na jakimś etapie z tego wszystkiego, nie wiem, uwierzyła ponownym obietnicom jakiejś magicznej zmiany itd., itd. I wiem dzisiaj, że naprawdę żadnej roboty za samą tą kobietę, której to dotyczy bezpośrednio, nie zrobi ani żadna instytucja z zewnątrz, ani żadna kampania, jeżeli ona sama nie podejmie w głowie tej decyzji. Oczywiście do podjęcia tej decyzji jest potrzebne wsparcie i takie poczucie, że mam na kim się oprzeć. Nawet z kimś pogadać tylko, tak? Jest bardzo ważne. I oczywiście czułam się, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że szczęśliwa, ale nie, wzruszona chyba. Czułam się wdzięczna, że one mnie obdarzyły takim zaufaniem i przysłały akurat do przeczytania to mnie. Natomiast jednocześnie byłam bardzo zasmucona tym, co o sobie napisały, bo ja tę dziewczynę akurat w zupełnie inny sposób postrzegam, więc zresztą pewnie nie jednej z nas to, co napisały, jeżeli faktycznie napisały dziewczyny szczerze o sobie, bez tego, co tam, czego by się wstydziły, tak, przed kimś z zewnątrz, to sporo mamy do zrobienia. Naprawdę sporo, żeby wziąć taką odpowiedzialność za swoje życie, za swoje emocje, żeby uwierzyć w to, że da się zmienić. Ja nie mówię, że to jest łatwe. To jest na pewno z wielu względów bardzo trudne, bo nie mieszkamy na bezludnej wyspie i towarzyszy temu dużo innych aspektów. Ja sama do tej pory po tej swojej zmianie związanej głównie z małżeństwem cały czas mam jeszcze jakieś wyrzuty sumienia gdzieś tam, tak chyba mam wyrzuty sumienia, bo na początku w ogóle miałam sporo wątpliwości, wyrzutów sumienia, kiedy się pojawiły jakieś oskarżenia o egoizm, o nieliczenie się z kosztami, które inne osoby też przy tej okazji poniosły, bo nie da się tego zrobić zupełnie bezboleśnie dla innych osób. I gdzieś tam, gdzieś tych takich rzeczy się pojawiło bardzo dużo, ale dzisiaj już wiem, że absolutnie nie żałuję tej decyzji. I między innymi również zrobiłam to, tak uważam, dla mojej córki, która wtedy chyba największe koszty tego wszystkiego poniosła. W tej chwili jest młodą, wchodzącą teraz w życie kobietą. I bardzo chciałabym, po pierwsze, żeby nigdy nie powielała takiego wzorca związku, jaki wtedy funkcjonował w mojej rodzinie. Żeby wierzyła w to, że ważna jest ona, jej poczucie, jej emocje. I żeby wiedziała też, że ja zawsze, bez względu na to, jakie decyzje będzie podejmowała w swoim życiu, będę ją wspierała. I też, co bardzo istotne, bo czy jak rozmawiam w tej chwili z dziewczynami, które są gdzieś tam na jakimś swoim rozdrożu, czy właśnie w trakcie pracy zawodowej, bardzo istotne dla kobiety jest poczucie takiej niezależności finansowej. Bo okazuje się, że to jest chyba jeden z pierwszych punktów, jakie wymieniają mi dziewczyny, że nie skończą pewnego tematu, nie odejdą z tej jakiejś toksycznej relacji, z tej chorej sytuacji, bo po prostu ich na to nie stać. To jest chyba najgorsza rzecz, z jaką można dalej funkcjonować. Żeby nie było, ja absolutnie nie namawiam nikogo do rozwodu, żeby tutaj nie było takiego przesłania. Nie, jeżeli jest z kim i o czym rozmawiać, to zdecydowanie namawiam do rozmowy, ale właśnie też o tym, żeby też tym osobom, z których nam zależy, w których relacjach jakichś bliskich, czy to w pracy, czy w domu jesteśmy,
żeby mówić o swoich emocjach i o swoich odczuciach, bo czasem po prostu jest już za późno na to, żeby to odkręcić, bo wszystko się tak rozejdzie i wkrada się gdzieś tylnymi drzwiami taka obojętność, że nie ma po prostu już o czym rozmawiać. Szkoda po prostu tych lat. Myślę, że w ogóle warto jest, tak jak mówisz, rozmawiać, ale ten egoizm ma trochę taką złą sławę, prawda? Bo kojarzy się z czymś złym, a ja uważam, że taki naprawdę w dobrym rozumieniu egoizm to jest taka troska też o siebie, o swoje potrzeby, o zadbanie o siebie i uważam, że decyzja o rozwodzie oczywiście, że jest trudną decyzją, ale słyszę też czasami takie porównania i takie argumenty za tym, żeby nie iść w tą stronę, czyli żeby zostać w związku, w którym tak naprawdę nie jesteśmy sobą, nie jest nam dobrze, dla dzieci. I teraz mam takie osobiste wrażenie, odczucie, że taka córka, która jest w tym związku i widzi tą swoją matkę, kobietę już dorosłą, tak, w dojrzałym wieku, to też pewne wzorce zabiera, tak, że nie jest ona ważna, że pomimo tego, że jest może i nieszczęśliwa, to jest w tym związku. Ona jeszcze tego nie rozumie, ale siąkniemy takie zachowania jako dzieci, jak po prostu jak gąbka. I to ja osobiście popieram oczywiście zawsze decyzje, które idą za tym, żebyśmy my się czuli dobrze sami ze sobą. Gratuluję w ogóle Tobie takiego kroku. No i w ogóle tego, że to się wszystko finalnie dobrze skończyło. Akurat u Ciebie nie było, z tego co wiem, jakichś super dramatów, a teraz też poznałam Twoją córkę i widzę, że jest piękną, fajnie dojrzewającą kobietą, pewną siebie, przynajmniej takie sprawia wrażenie, no Ty ją znasz najlepiej. Więc chyba wzorce jej dobre przekazujesz. Mam taką nadzieję, znaczy na pewno nie chciałabym, żeby właśnie powielała taki wzorzec, który do pewnego momentu funkcjonował. Ja ją nawet przed tą naszą rozmową zapytałam, w tej chwili już po 8 latach, po moim rozwodzie, czy ona uważa, że to była dobra decyzja, i odpowiedziała mi, że tak. Ja po tym nie planowałam niczego, naprawdę. Okazało się, że po jakimś czasie poznałam super fajnego faceta, naprawdę, który mnie uszczęśliwia każdego dnia, który sprawił, że pojawiłaś się na moich urodzinach. Okazuje się, że też jakoś po tym, wbrew moich wszystkich obawom, bo ja dodam tutaj o tym aspekcie finansowym, że też pojawiały się jakieś tam lęki z mojej strony, bo zostałam z kredytem mieszkaniowym i tak dalej, to nie wszystko wyglądało tak różowo. Ale po tym okazało się, że jakoś pootwierały się pewne drzwi. Byłam w stanie pierwszy raz zawalczyć o siebie i pójść do szefa i poprosić o podwyżkę, którą dostałam, co nigdy mi się wcześniej nie zdarzyło. Klucha była, właśnie jak nawiązujesz do tego, to miałam wtedy taką kluchę w gardle, takie poczucie jakiegoś wstydu, że gdzieś tam idę i o coś proszę, w momencie kiedy tak naprawdę i moje doświadczenie zawodowe i ten czas, który też wkładam nadal w swoją pracę i jakąś pasję, naprawdę uważam, że na to zasługiwał. I faktycznie okazało się, że szef powiedział okej. Przyjął te wszystkie moje argumenty, więc wiele się pozmieniało. To oczywiście trwało, ja przyjmuję te Twoje gratulacje, ale jednak mimo wszystko ten rozwód traktuję jako życiową porażkę. Wiem, że się nie udało, ale wiem też, że było bardzo ważne dla tego, co w tej chwili mam w życiu, co otrzymałam. I no, tak naprawdę dla wielu aspektów. Ja też na początku, jeszcze zanim ta decyzja gdzieś dojrzała w mojej głowie, to bardzo z tym walczyłam, bo ja tak bardzo, jak już wspomniałam, pudrowałam tą sytuację, robiłam dobrą minę do złej gry, że ja sama gdzieś w to uwierzyłam, że właściwie jest okej, o co mi chodzi, że ja przesadzam, tak? Nie ma dram, nie ma kłótni, więc w ogóle bez przesady. Mało tego, jako osoba, która zawsze wszystko w koło ogarniała, kontrolowała i w swoim życiu i osiągała jakieś tam mniejsze czy większe sukcesy, tak też byłam postrzegana przez osoby z zewnątrz, no to nie potrafiłam się gdzieś w środku, przed samą sobą przyznać do tego, że ja, no, to jest, mam jakąś porażkę, tak? Gdzieś jakiś błąd popełniłam, bo ja przecież tego nie zakładałam, że to się nie uda. Więc to też był bardzo trudny proces, żeby przed samą sobą się do tego przyznać, a potem dopiero
żeby podjąć tę decyzję i coś zmienić. A teraz, tak jak powiedziałam, dostałam na te urodziny, na których byłaś, od swojej córki piękny album Opowiedz mi o sobie, mamo, do którego już przysiadłam i zaczynam pisać te pierwsze strony. I na pewno opowiem jej o sobie i tej sprzed 30, 20 lat, 10 i o tej teraz. I mam nadzieję, że to będzie taki faktycznie piękny dla niej prezent. Nie jestem wzorcem mamy idealnej, tak jak... Tak, definiowałam się tymi rolami, które odgrywam i tak potem zaczęłam do nich jeszcze dopisywać, tak? Mamą nieidealną, córką na odległość, bo moja mama mieszka dość daleko i widzimy się sporadycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągle gdzieś tam jakieś te przymioty gdzieś negatywne też potrafiłam dorzucić do tego ogródka i ja sobie z nich zdaję sprawę, ale w tej chwili daję sobie też prawo do popełniania błędów. I właśnie tak jak mówisz, no nikt nie jest idealny i wiem, że też taka jestem. I mam nadzieję, że większość dziewczyn gdzieś też będzie w stanie to przyjąć i dać sobie prawo i do tego szczęścia, i do miłości, i dla chwili na trening, spotykając się ze zrozumieniem całej rodziny i na ten spacer w samotności, na kupienie sobie kwiatów, nie wiem, na poczytanie książki w wannie, bo to są bardzo ważne elementy. Żeby po prostu się nie bały podejmować takich kroków, bo się okazuje, że jak już je wdroży w życie, to świat się nie zawali. Naprawdę, cała ta przestrzeń wokół nas jest w stanie doskonale funkcjonować. Asiu, no ty jesteś na pewno wyjątkową i absolutnie wspaniałą kobietą. Powiedz mi ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie chciałam ci zadać. Bo twój głos jest oczywiście piękny, jest słyszalny na wielu stacjach nawet. Powiedz mi, w życiu takim prywatnym, tak osobiście, kiedy tobie się wydaje, kiedy czujesz, że ten twój głos nabiera takiej największej mocy? Kiedy widzę, że drugiej kobiecie dzieje się krzywda. I do takiej z najbliższego otoczenia i czasem gdzieś tych dalszych. I wtedy faktycznie czuję, że chce mi się krzyczeć. I do niej, i gdzieś tam do świata, i z kolei też gdzieś tam z boku się łapię na tym, że no nie powinna, tak, ani oceniać, ani się wtrącać, ani pouczać, no bo jakie mam do tego prawo, ale szkoda mi po prostu czasem tego, że dziewczyny latami naprawdę marnują po prostu swoje życie, gdzieś brakuje im czasu na to życie. I takie sobie gdzieś tam kiedyś zadanie przyjęłam, że zawsze wieczorem, kiedy kładę się spać, zastanawiam się, czy danego dnia zrobiłam coś dobrego dla innej kobiety. Wiem, jak to brzmi. Ja polecam w ogóle to wszystkim dziewczynom, bo to nie chodzi o jakieś przenoszenie gór. To czasem jest kwestia jakiegoś odwzajemnego uśmiechu, powiedzenia komuś, że fajnie wygląda, albo że coś fajnie zrobił w pracy, tak? Na przykład komuś, z kim się współpracuje, docenienia tego, co zrobił. Nie wiem, z poświęcenia 5 minut na rozmowę z sąsiadką, którą się spotkałam na dole w klatce schodowej, bo wiem, że to jest starsza pani i potrzebuje takiego kontaktu. To są naprawdę czasem drobiazgi. Nie mówię oczywiście o tych dużych rzeczach, które są też do zrobienia i które można. Czasem wysłuchania, bo naprawdę czasem taka możliwość tego, że ktoś się wygada, a ktoś drugi wysłucha, wesprze. Nawet nie musi tutaj jakiejś wielkiej pomocy zaoferować, czasem nie jest w stanie. To są takie drobne rzeczy, które myślę, że sprawiają, że to może być właśnie ten moment na podjęcie jakiejś bardzo ważnej decyzji przez tą drugą kobietę, czasem mniej lub bardziej w życiu potrzebnych. I tak zawsze wieczorem, jak zasypiam, to sobie o tym myślę. O Jasiu, Asiu, mogłybyśmy tak rozmawiać sobie jeszcze parę godzin spokojnie. To będzie chyba najdłuższa rozmowa ze Strong Siostrą w całej kampanii. Już to wiem. To się wytnie. Ale jest bardzo ciekawa, nic się nie wytnie, bo wszystko to, co mówisz, jest bardzo wartościowe i wierzę w to, że każda kobieta, która będzie tego słuchać, bądź mężczyzna, weźmy sobie z tej historii twojej wspaniałej coś dla siebie. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy się gdzieś widzieć niebawem. No i życzę ci treningów owocnych. Szybkiego powrotu do formy, bo wiesz, trochę mam nawrężone zdrowie i cierpię okrutnie, ale na pewno dołączam. W tej chwili wszystkim dziewczynom bardzo kibicuję.
No i przede wszystkim, na sam koniec, życzę Tobie, jak i wszystkim Strong Siostrom tego, żeby nasz głos, Wasz głos, nas wszystkich głos nabierał coraz większej mocy. Żeby się nie bał. Tyle nas. Dokładnie tak, nie bójmy się. Strong Siostry, jesteśmy w tym razem. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnym miesiącu kampanii Strong Siostra. I klaps!